Procedury inicjacyjne. Gdy już masz bazę motocyklową, w moim przypadku Sportster z lat 1986-2003, na przyczepie i jedziesz z nią do domu, ważne jest, abyś sprawdził cztery kluczowe elementy. Jedyna. Akumulator. Akumulator w motocyklu jest niezbędny do dostarczania energii elektrycznej potrzebnej do uruchamiania silnika oraz zasilania układów elektrycznych, takich jak oświetlenie i sygnały. Sprawdzenie stanu akumulatora jest kluczowe, aby mieć pewność, że będzie działał prawidłowo. 2. Cewka zapłonowa. Cewka zapłonowa jest częścią układu zapłonowego, która generuje wysokie napięcie potrzebne do wywołania iskry w świecy zapłonowej. Bez prawidłowo działającej cewki motocykl może mieć problemy z zapłonem i działaniem silnika. 3. Stator. Stator jest częścią układu ładowania motocykla, generującą prąd zmienny, który następnie jest przekształcany w prąd stały i używany do ładowania akumulatora. Sprawdzenie stanu statora jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego ładowania akumulatora i stabilnego zasilania elektrycznego. Kompresja odnosi się do ciśnienia generowanego w cylindrach silnika podczas składania mieszanki paliwowo-powietrznej przed zapłonem. Wysoka kompresja jest istotna dla wydajności silnika. Niskie wartości mogą wskazywać na problemy z silnikiem, które mogą wymagać naprawy lub wymiany części. Sprawdzenie tych czterech elementów przed rozpoczęciem budowy chopera pozwala upewnić się, że podstawowe komponenty są w dobrym stanie, co z kolei minimalizuje potencjalne problemy podczas budowy i zapewnia solidne fundamenty dla projektu. Wielka szóstka. Ważne wskazówki. Planujesz budowę swojego wymarzonego chopera? Fantastycznie! Jednak przed rozpoczęciem demontażu upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz. Oto lista wielkiej szóstki kluczowych elementów, których nie może zabraknąć. 1. Błotnik. Chroni przed bryzgami i brudem, dodając jednocześnie stylu. 2. Zbiornik oleju. Niezbędny dla prawidłowej pracy silnika. Upewnij się, że masz odpowiednią pojemność i odpowiednie połączenia. 3. Zbiornik paliwa. Bez niego motocykl się nie uruchomi. Wybierz taki, który pasuje do charakteru twojego chopera. 4. Wydech. Dobrze dobrany wydech poprawia wydajność silnika i wpływa na dźwięk oraz estetykę motocykla. 5. Siedzenie. Wybierz siedzenie zapewniające komfort podczas jazdy na długich trasach, które jednocześnie będzie estetyczne. 6. CC bar. Opcjonalny, ale dodający stylu i zapewniający wsparcie dla pasażera. Przed przystąpieniem do pracy zaopatrz się we wszystkie niezbędne części. Skorzystaj z usług profesjonalnego warsztatu, takiego jak Chopper Tuning, gdzie eksperci nie tylko pomogą w dostępie do potrzebnych elementów, ale również mogą sfabrykować brakujące części w atrakcyjnej cenie. Pamiętaj o dokumentowaniu procesu budowy. Zrób zdjęcia i nagrania wideo, aby móc wrócić do nich w razie potrzeby. Budowa chopera to wyjątkowe doświadczenie, więc ciesz się każdym etapem i pamiętaj o bezpieczeństwie na drodze.